niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Witam Państwa w rozmowach niedokończonych. Quo Vadis Polska Młodzieży to temat, który podejmujemy z redaktorem Grzegorzem Górnym. Witamy Panie redaktorze na antenie telewizji Trwam. Szczęść Boże, witam serdecznie, dobry wieczór. Panie redaktorze, podejmujemy ten temat no, w związku z tym, co możemy od już kilkunastu dni spotkać na naszych ulicach, w przestrzeni też mediów społecznościowych. Dyskusja, debata tycząca się ochrony życia ludzkiego, wartości życia ludzkiego. Rozpocznijmy może w ten sposób, bo pytamy, dokąd zmierzasz Polska Młodzieży. 22 października wspomnienie świętego Jana Pawła II, wyrok Trybunału Konstytucyjnego odnośnie aborcji eugenicznej i zakaz tej aborcji jako wyraz zgodności z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej. I okazuje się, że ruszają protesty, piekło kobiet chce mieć wybór, ataki różnego rodzaju na wyrok Trybunału Konstytucyjnego, na partię rządzącą, też na miejsca kultu, pomniki będące naszym dziedzictwem. Ja bym chciał rozpocząć od czegoś takiego, czego nasze pokolenie, czyli to pokolenie powiedzmy 40+, było świadkiem, a mianowicie w 1985 roku święty Jan Paweł II wystosował list do młodych o tym, że są nadzieją Kościoła. W 1986 roku rozpoczynają się Światowe Dni Młodzieży i wyrasta pokolenie młodych Jana Pawła II. W 1991 roku są Światowe Dni Młodzieży w Polsce, w Częstochowie, na Jasnej Górze, w 2016 roku w Krakowie. I można odnieść wrażenie, że 2020 rok to jakby taka data graniczna. Czy pokolenie Jana Pawła II odchodzi do lamusa, a wchodzi pokolenie Mam Wybór, Piekło Kobiet? Ja myślę, że rzeczywiście mamy dzisiaj do czynienia z protestem młodych, którzy nie pamiętają już świadomie pontyfikatu Jana Pawła II. Że po raz pierwszy w dorosłość wchodzi generacja, której nie można nazwać pokoleniem JP2. I my oczywiście nie tylko pamiętamy Jana Pawła II, ale czujemy bardzo silny związek emocjonalny z jego osobą, z jego pontyfikatem, jego nauczaniem. I to jest coś, czego ta młodzież jest pozbawiona. I oczywiście to jest też do nas pytanie, do pokolenia JP2. Czy myśmy potrafili należycie przekazać tej młodzieży pamięć o Janie Pawle II, jego dziedzictwo, jego spuściznę intelektualną, kulturową, duchową? Czy też okazuje się, że pozostaje on dla nich kimś zupełnie obcym? I rzeczywiście można powiedzieć, że ta młodzież, o której mówimy, należy bardziej do pokolenia JPG, czyli pokolenia, które się wychowuje na smartfonach. Z tym, że też należałoby zwrócić uwagę i zapytać się, czy młodzież, która wychodzi na ulicę, żeby dzisiaj protestować, to jest grupa reprezentatywna dla całego pokolenia. Czy jest to pewien odsetek, który jednak nie dominuje, którego nie można utożsamiać z całością. I to jest oczywiście też pytanie, na które sobie trzeba odpowiedzieć, ale tym niemniej jest niezbitym faktem, że ta młodzież, która nie pamięta Jana Pawła II, ma większy dystans do jego dziedzictwa, a my widocznie nie potrafiliśmy jej w wystarczającym stopniu tej spuścizny papieża udostępnić, przybliżyć. Panie redaktorze, przyzwyczajeni jesteśmy do dyskusji na argumenty. Czy młodzież przyjmuje teraz argumenty, które są argumentami zarówno filozoficznymi, antropologicznymi, argumentami z doświadczenia, też tego doświadczenia religijnego? Czy mamy coś takiego,
że żyjemy w świecie konfrontacji z młodzieżą. My mamy argumenty, oni mają hasła na tekturze. Ja mam takie doświadczenie, że kiedy rozmawiam z młodymi ludźmi w cztery oczy i dyskusja jest merytoryczna, przedstawiam pewne rzeczowe argumenty, to okazuje się, że oni te argumenty są w stanie przyjąć, że często przyznają rację, że mówią, no rzeczywiście w ten sposób my o tym nie myśleli, nikt nam w ten sposób o tym nie mówił. Natomiast trudno to porównywać do sytuacji, kiedy mamy do czynienia z tłumem, który wykrzykuje hasła i tam rzeczywiście nie ma miejsca na tego rodzaju dyskusje. Tam jest bazowanie na emocjach, tam jest skandowanie haseł, są te wszystkie mechanizmy psychologii tłumu. I rzeczywiście wtedy nie sposób jest racjonalnie dyskutować, bo nie jest to też miejsce do dyskusji. I tak jak widziałem, wiele osób wtedy wybierało modlitwę, że wolało w takiej sytuacji się modlić, niż próbować dyskusji, która była w sumie skazana na niepowodzenie, ponieważ była zakrzykiwana. Panie redaktorze, jeżeli jesteśmy w takiej formie dialogu z ludźmi młodymi, nawet gdybyśmy obserwowali ten dialog ludzi młodych ze sobą, to wydaje się, że doszło do takiej hermetyzacji grup ze sobą wzajemnie walczących, nieotwartych na argumenty drugiej strony, a mianowicie nawet gdy pośród ludzi młodych są osoby, które są, nazwijmy to skrótowo, pro-life, to okazuje się, że są zamknięte w swojej grupie, natomiast zwolennicy tak zwanego wolnego wyboru też są hermetycznie zamknięci pośród swoich haseł, swoich argumentów. Rzeczywiście z takim procesem mamy do czynienia i on dotyczy nie tylko młodych, ale także starszych pokoleń. Jest w dużej mierze związany z rozwojem internetu. Otóż kiedy pojawił się internet, mówiono, że umożliwi to bardziej swobodną debatę, wymianę argumentów, że dzięki temu będzie większy pluralizm idei, opinii, poglądów. A tymczasem okazuje się, że ten mechanizm, który został wmontowany w funkcjonowanie mediów, wielkich portali, sieci społecznościowych, powoduje, że zamykamy się w pewnych medialnych bańkach. Otóż jest tworzony pod kątem naszych wyborów pewien profil konsumencki i dostajemy takich informacji, jakie nas najbardziej interesują. Czyli jeżeli ktoś na przykład wchodzi często na strony okultystyczne, to będzie dostawał tylko reklamy okultystyczne, propozycje takie, że informacje będą się pozycjonować u niego w wyszukiwarce w ten sposób, że właśnie te treści okultystyczne będą na pierwszym miejscu i nagle on będzie żył w takim przeświadczeniu, że właściwie jest otoczony przez świat okultystyczny. I tak można powiedzieć z każdą dziedziną i w ten sposób są tworzone pewne bańki medialne, takie przestrzenie, że dostajemy tylko takie informacje, które potwierdzają nasz sposób myślenia, które nie konfrontują nas z opiniami innych, a z drugiej strony, to pokazał taki niedawny głośny film dokumentalny pod tytułem Dylemat socjalny, a z drugiej strony jest bardzo silna gra na emocjach. To znaczy te przekazy są wzmacniane i częściej do nas docierają, które powodują reakcję emocjonalną. Czyli jest pewne granie na naszej stronie afektywnej, uczuciowej, bo wiadomo, że ona bardziej angażuje człowieka niż strona intelektualna. A to z kolei powoduje takie nakręcenie spirali emocji, że nagle zauważmy, że dyskusje w internecie przybierają o wiele bardziej gwałtowny charakter, taki można powiedzieć obcesowy, bezczelny, niż w rzeczywistości. A sprzyja temu fakt anonimowości, zwania się za pewnym pseudonimem, za pewnym nikiem, który zapewnia coś w rodzaju takiego poczucia bezkarności, że właściwie można
wszystko powiedzieć bez żadnych konsekwencji. I to powoduje, że obniża się zdecydowanie poziom debaty publicznej, że poszczególne grupy funkcjonują w pewnych bańkach medialnych i właściwie nie ma pomiędzy nimi żadnego przepływu informacji, nie ma miejsc styku, nie ma dostępu. I w takiej sytuacji dzisiaj znajduje się coraz częściej z jednej strony młodzież, a z drugiej strony Kościół. I zauważmy, że bardzo często Kościół nie ma takich miejsc dotarcia do tej młodzieży ze swoim przekazem, zwłaszcza w tej przestrzeni medialnej. A to w tej przestrzeni, w tym świecie wirtualnym, mediów społecznościowych, funkcjonuje dzisiaj młodzież. I ona stamtąd czerpie swoją wiedzę o świecie, o swoim miejscu w świecie, stamtąd jest bodźcowana. Jest pytanie, jak Kościół może dotrzeć ze swoim przekazem do tej młodzieży, jak jest w stanie przebić się przez tą medialną bańkę? No, bardzo, bardzo ciekawe pytanie, bardzo złożony problem wydaje się, ponieważ no, my w Kościele jesteśmy przyzwyczajeni do takich argumentów uzasadnianych ze wstępem. Ten wstęp jeszcze jest potem wydłużony we wprowadzenie, przynajmniej rozwinięcie, argumentacja, zakończenie i wnioski. Natomiast w świecie ludzi młodych obowiązuje teraz krótkie hasło, jednoznaczność. Wydaje się, że musimy się wszyscy, nie tylko Kościół tutaj w myśli Kościoła hierarchicznego, ale tego też charyzmatycznego, rodziców wychowujących dzieci po katolicku, jakby nauczyć nowego języka i nowego przekazu treści naszej wiary i zasad moralnych wynikających z naszej wiary. Można powiedzieć, że to nie jest tylko problem dla Kościoła, ale problem dla rodziców, dla szkoły, dla pedagogów, dla wychowawców, dlatego że dzisiaj sytuacja wygląda zupełnie inaczej niż powiedzmy 15-20 lat temu. Dlatego, że wtedy, jak pamiętam, medioznawcy mówili, że przeciętny nastolatek spędza przed ekranem telewizora 40 godzin tygodniowo. A dzisiaj przed ekranem spędza wszystkie godziny, oprócz tych, kiedy śpi, dlatego że zasypia ze smartfonem w ręku i budzi się ze smartfonem w ręku. I cały czas jest online, cały czas jest podłączony do sieci, przy czym jest nie tylko odbiorcą, ale zarazem nadawcą. Więc to jakby zwiększa jego zaangażowanie, stymuluje go do większego uczestnictwa. I różnica między erą telewizji polegała na tym, że rodzic mógł taki telewizor odłączyć od prądu, mógł go schować za szafę i pozbawić dziecka telewizji. Natomiast dzisiaj nie da się pozbawić dziecka internetu, dlatego że jest to podstawowe narzędzie szkolne, że bez internetu nie da się odrabiać zadań domowych, uczestniczyć w lekcjach, komunikować się ze swoją klasą w szkole. Więc to sprawia, że właściwie kontrola rodzicielska zanika, jest bardzo mocno ograniczona. Trudno jest rodzicom kontrolować w tym momencie ten przekaz, jaki do dzieci dociera. I można powiedzieć, że nawet dzisiaj specjaliści od komunikowania masowego, medioznawcy, nie przemyśleli dokładnie tej sprawy, dlatego że te zmiany technologiczne, ten postęp się tak szybko dokonuje, że nasza refleksja intelektualna za tym nie nadąża. Że widać, że nie nadąża za tym także świadomość prawna. Że te rzeczy dzieją się tak szybko, że właściwie nikt ich nie jest w stanie ogarnąć, jakoś przemyśleć, dlatego że jesteśmy w trakcie właśnie tego gwałtownego dziania się i nie posiadamy należytego dystansu. I można powiedzieć, że jest to dzisiaj problem nie tylko Kościoła, ale problem szkoły, problem państwa, problem właściwie wszystkich, którym zależy na wychowaniu dzieci. Bo dzisiaj dzieci są wychowywane przez media,
głównie te media internetowe, społecznościowe. I można się zapytać, czy te media mają program wychowawczy? Czy one zostały stworzone po to, żeby dzieci wychowywać, żeby mówić im prawdę? No nie, one zostały stworzone po to, żeby zarabiać pieniądze. A pieniądze zarabia się wtedy, kiedy ma się klikalność. A klikalność ma się wtedy, kiedy się bodźcuje emocjonalnie młodego człowieka i się go uzależnia. I tak naprawdę w tego typu mediach mamy do czynienia z mechanizmem uzależniania. I w tym filmie, o którym wspomniałem, Dylemat socjalny, tam występują byli dyrektorzy i byli główni programiści takich wielkich firm jak Google, Internet, Facebook, Instagram, którzy tworzyli te wielkie imperia internetowe. I oni mówią, że dzisiaj się czują trochę jak dr Frankenstein, że stworzyli pewne monstrum, które wymknęło się pod kontroli i sieje spustoszenie, to znaczy uzależnia od siebie ludzi. I oni mówią, że są tylko dwie branże na świecie, w których na określenie klienta używa się słowa użytkownik, czyli po angielsku user. To są narkotyki i internet. Ale dlatego się tego słowa używa, bo istota jest ta sama. Uzależnić, uzależnić. Teraz jest pytanie, co zrobić, kiedy główną rolę wychowawczą naszych dzieci przejęły instytucje, których celem jest uzależnianie, a nie wychowywanie. Ja myślę, że to nie jest tylko problem dla Kościoła, ale w dłuższej mierze to jest problem dla całego państwa. Bo takie będą Rzeczypospolite, jak ich młodzieży chowanie, jak pisał Jan Frycz Modrzewski. Rzeczywiście to się staje coraz większym problemem dla wielu państw Zachodu. No. Musimy sobie też powiedzieć, że nawet budżety niektórych państw są o wiele mniejsze niż tych gigantów, którzy żyją zysku i nastawieni są na zysk tych, którzy są ich użytkownikami. Quo Vadis Polska Młodzieży to jest bitwa o świadomość młodzieży. Bardzo trafny, wartościowy artykuł w Teologii Politycznej autorstwa redaktora Grzegorza Górnego. Warto sięgnąć, warto przeczytać. Wiele z tych myśli, które słyszymy od pana redaktora dziś na antenie telewizji Trwam w rozmowach niedokończonych, można tam odnaleźć. Globalna wioska miało być osiągnięciem. Usłyszymy, że teraz żyjemy bardziej w takiej bańce medialnej. Coraz częściej postrzegamy młodzież zamkniętą w swoich środowiskach, takich dziuplach, zaułkach, zaściankach. Pan redaktor wspomniał w ostatniej swojej wypowiedzi o tym, że trudno nam to intelektualnie ogarnąć. Trudno być świadomym tych wszystkich procesów, które dokonują się w nas, nie tylko w ludziach młodych, ale również w dorosłych, korzystających z internetu, korzystających z mediów społecznościowych, nie wyobrażających sobie w ogóle życia bez mediów i internetu, mediów społecznościowych tutaj w tym wymiarze. Jak daleko do kształtowania postaw? No bo wiemy, że jedno to jest wiedzieć, być świadomym, a drugie to jest wykształtowanie postaw. Nadmienię tutaj, że w lutym uczestniczyliśmy w takiej bardzo ciekawej konferencji naukowej, mającej za zadanie wykazać, czy jest możliwa pomoc mediów szeroko pojętych w kształtowaniu i wychowaniu młodzieży. Pomoc, która miała być pomocą dla szkoły i dla rodziców. No i uczestnicy debaty właśnie doszli do tego, co przed chwileczką mówił pan redaktor, że inne cele są szkoły, inne cele są rodziców, a inne cele są mediów, media nastawione na zysk, a rodzice i szkoła raczej na kształtowanie postaw. Prosiłbym o rozwinięcie zwłaszcza tego wątku, jak kształtować postawy, gdy będąc młody człowiek online na nieustannym stand-by'u, obawiając się tego wykluczenia, że pominięcia wręcz, że nie będzie o czymś wiedział, że nie będzie w czymś uczestniczył, w czym uczestniczą członkowie jego bańki, czy jego dziupli będzie przez nich wyeliminowany, będzie spanowany. Ja myślę, że jest to problem, którego świadomość zaczyna docierać już powoli do elit na Zachodzie. Ja przynajmniej czytałem takie teksty naukowców, którzy zastanawiają się,
jak właśnie ograniczyć tą rolę mediów społecznościowych, która jest destrukcyjna. I z jednej strony, owszem, mamy wolny rynek, wolność słowa, wolność wypowiedzi, ale z drugiej strony widzimy te negatywne skutki działalności tego rodzaju mediów. Teraz jest pytanie, czy nadejdzie taki moment, że przeleje się pewna masa krytyczna, która jakby dokona pewnego otrzeźwienia. I z tego, co ja czytałem, wielu naukowców jest na przykład przestraszonych, przejętych tym, że większość ludzi w tej chwili na Zachodzie uważa, że ich dzieciom będzie żyło się o wiele gorzej niż im i że generalnie świat zmierza ku gorszemu. I to jest dosyć, to jest odwrotne niż to, na czym bazowała ta ideologia oświeceniowa, ten kult rozumu, wiara w postęp, że jeżeli będziemy mieli do czynienia z postępem technologicznym, rozwojem cywilizacyjnym, to następnym pokoleniom będzie się żyło lepiej niż naszym. A w tej chwili na Zachodzie okazuje się, że we Francji, Włoszech, Hiszpanii to zaledwie kilka procent tamtejszych mieszkańców uważa, że ich dzieciom będzie się żyło lepiej. Że są przekonani, że będzie znacznie gorzej. I tego rodzaju myślenie, myślę, że powinno uruchomić pewien dzwonek alarmowy. Bo to jest oczywiście pytanie, dlaczego naszym dzieciom ma być gorzej niż nam, skoro widzimy na każdym kroku postęp technologiczny, nowe wynalazki, które ułatwiają życie człowieka, więc wydawać by się mogło, że powinno być tylko lepiej, ale w przekonaniu większości obywateli krajów Zachodu będzie znacznie gorzej. I myślę, że to powinno jakoś ludzi zacząć otrzeźwiać, zwłaszcza elity w tamtych krajach. I na razie tutaj nie ma żadnych wypracowanych recept, bo jak już mówiłem, to się wszystko dzieje tak szybko, że nie jest jeszcze gruntownie przemyślane. I pojawiają się nawet takie pomysły. W Polsce na przykład wielokrotnie powtarzał to profesor Andrzej Zybertowicz, żeby wprowadzić moratorium na dalszy rozwój, żeby na chwilę się zatrzymać i przemyśleć, w jakim punkcie jesteśmy, bo ludzkość przypomina taką grupę, która biegnie do przodu i właśnie nie wie, dokąd biegnie. I być może przed nami jest przepaść, ale nikt nie zastanawia się nad kierunkiem, bo wszyscy są w jakimś takim szaleńczym pędzie i tak naprawdę nikt nie ma czasu, żeby się zatrzymać i przemyśleć, a nawet nie ma takiej możliwości, bo te zmiany tak szybko następują. Dlatego to wyzwanie jest tym ważniejsze. Też profesor Aleksander Nalaskowski pyta, co się stało z ludźmi w książce Wielkie Zatrzymanie, że te wielkie zatrzymania, które były udziałem naszego społeczeństwa, poczynając od zatrzymania przy Janie Pawle II, jego przejściu do domu ojca, jego śmierci, też zatrzymanie związane z katastrofą smoleńską, czy to ostatnie zatrzymanie, które przeżywamy, że nie potrafimy wyciągać wniosków egzystencjalnych, czyli wniosków, które są prawdą o nas samych, że żyjemy, ale zmierzamy ku życiu wiecznemu. I moje pytanie, panie redaktorze, rozmawiamy jeszcze w atmosferze uroczystości Wszystkich Świętych, atmosferze pamięci o wiernych zmarłych. Czy te prawdy związane z ostatecznymi sprawami, że śmierć, sąd, piekło albo niebo, to w ogóle są sprawy, z którymi jesteśmy w stanie dotrzeć do świata ludzi młodych? Ja myślę, że tak, dlatego że każdy człowiek jest homo religiosus, człowiekiem religijnym, który... Ale pisze pan redaktor, przepraszam, że wejdę w słowo, że żyjemy w czasach, że seks stał się publiczny, a religijność stała się prywatna. Tak, z tym, że proszę mi pozwolić dokończyć tę myśl, bo chciałem powiedzieć, że każdy z nas jest człowiekiem religijnym i ten komponent duchowy decyduje o naszym jestestwie, o naszym człowieczeństwie.
I nikt tak naprawdę nie może obyć się bez duchowości. Z tym, że problemem jest to, że dzisiaj wchodzą fałszywe duchowości. Takie erzace religii, które proponują pewne podróbki. I na przykład dzisiaj czymś takim staje się ekoreligia. Że tak naprawdę bardziej nas interesuje kwestia ochrony środowiska, przy czym to środowisko jest traktowane w taki sposób, można powiedzieć, deistyczny, a więc wręcz ubóstwiane, niż kwestia naszego istnienia po śmierci, naszego osobistego zbawienia. I tego rodzaju różnych podróbek religijnych, tych erzaców prawdziwej duchowości jest dzisiaj bardzo wiele. I więc problemem nie jest to, że młodzież jest dzisiaj, czy społeczeństwo jest mniej rozbudzone duchowo i pragnące, czujące potrzebę duchowości, tylko problemem jest to, że jest im podsuwana pewna fałszywa duchowość. I to jest oczywiście pytanie dla Kościoła, jak dotrzeć z przekazem Ewangelii. Pani Beata Kołodziej w jednej z audycji Rozmów Niedokończonych, audycji dla małżonków i rodziców, zwróciła uwagę to, o czym pan redaktor przed chwileczką wspomniał, że bardziej kształtujemy młodzież, czy kształtowana jest młodzież ku czystości planety, czyli dbałość o czystość planety, niż o dbałość czystości serca. Gdy w tym sercu młodym okazuje się, że można zmieścić szacunek do zwierzęcia, z drugiej strony wybór weganizmu, a zabójstwo dziecka, to wydaje się, że żyjemy w bardzo mocnym konflikcie pedagogicznym i antropologicznym. Tak, ale wydaje mi się, że jeżeli się porozmawia z kimś na spokojnie, w cztery oczy, przedstawi pewne rzeczowe argumenty, to stanie się przebić ze swoimi tezami. Podam taki przykład akurat dotyczący właśnie kwestii ekologii. Otóż zwolennicy tej ekoreligii bardzo często mówią o naturze. I można powiedzieć, że następuje takie ubóstwienie natury. Ale z drugiej strony, jeżeli ktoś tylko powie o prawie naturalnym, to od razu to odrzucają. Ponieważ wiadomo, że na gruncie prawa naturalnego stoi Kościół. Właściwie nauczaniem Kościoła opiera się na akceptacji prawa naturalnego. I w tym momencie widzimy wielką niekonsekwencję po tej drugiej stronie. Że z jednej strony mówimy tak, ale z drugiej strony mówimy nie dla prawa naturalnego. Więc co by to miało oznaczać, że natura nie kieruje się żadnym prawem, że jest kapryśna, zmienia zdanie? I myślę, że jeżeli będziemy się posługiwać takimi właśnie argumentami, że będziemy wskazywać pewne sprzeczności, pewne niekonsekwencje tamtych postaw, to jesteśmy w stanie z tymi logicznymi argumentami dotrzeć do naszych odbiorców. Redaktor Grzegorz Górny, naszym Państwa gościem, Quo Vadis Polska Młodzieży, temat, który podejmujemy. Zapraszamy Państwa do współtworzenia Rozmów Niedokończonych. Telefony ukażą się na Państwa ekranach. Przypomnijmy, Rozmowy Niedokończone w telewizji trwa 56 657 0011 lub 56 657 0012, 536 600 300 lub 536 600 400. Dla zagranicy 48 56 657 0013 lub 657 0014 ze Stanów Zjednoczonych i Kanady do Torunia 011 48 56. Panie redaktorze, staje pan po stronie, moim zdaniem, dawcy pamięci, kogoś, kto ma pamięć o człowieku szanującym tradycji, otwartym na nowum, i stajemy do walki z kreatorami nowoczesności, czyli tymi, którzy chcą stworzyć zupełnie nowego człowieka, oderwanego
od korzeni oderwanego, od tradycji żyjącego tu i teraz. Zapytam, określając pana tym tytułem dawca pamięci, co najbardziej istotnego chciałby pan przekazać w tym moratorium dla życia, dla przyszłości, jako redaktor Grzegorz Górny, mąż, ojciec rodziny? Ja myślę, że w tym sporze, który się teraz toczy, najważniejsza jest jednak kwestia ludzkiego życia. I to nie jest kwestia tylko religijna, ponieważ tutaj chodzi o coś znacznie większego. Ponieważ zakaz nie zabijaj nie jest tylko nakazem religijnym, ale jest wpisany w ludzkie serce jako to prawo Boże wpisane w każde ludzkie serce. I niedawno rozmawiałem z biskupem diecezji charkowskiej na Ukrainie, biskupem Pawłem Honczarukiem. I on mi opowiadał, że służył jako kapelan na froncie w Donbasie i spowiadał ludzi, żołnierzy, którzy zabijali innych na pierwszej linii frontu. I mówił, że było to dla nich traumatyczne przeżycie, że nie mogli sobie w stanie z tym poradzić, mimo że mieli doskonałe usprawiedliwienie dla tego, co uczynili, bo zabili wroga, który próbował najechać ich ojczyznę. A jednak mimo tego usprawiedliwienia nie byli w stanie przejść nad tym do porządku dziennego. I było to coś, co ich od środka rozwalało. Coś, co im nie pozwalało spać, normalnie funkcjonować, dlatego że zabijanie drugiego człowieka jest czymś absolutnie przeciwnym naszej naturze, czymś niezgodnym z tym prawem naturalnym wpisanym w serce każdego człowieka. I to samo dotyczy zabijania najbardziej niewinnych istot, odbierania życia dzieciom poczętym, dzieciom nienarodzonym. Bo tutaj te konsekwencje są znacznie poważniejsze dla tych, którzy w tym uczestniczą, niż dla dzieci. Bo te dzieci, jak pisał Jan Paweł II w Evangelium Vitae, one znajdują się w tej chwili w Bogu. Ale osoby, które są zaangażowane w ten proceder, są narażone na utratę życia wiecznego. Dlatego, że mamy do czynienia z grzechem śmiertelnym, z grzechem bardzo poważnym, z grzechem, który naraża człowieka na wieczne potępienie, a z drugiej strony zauważmy, że jest to grzech współcześnie banalizowany, zaprzeczany, który jest traktowany wręcz jako podstawowe, fundamentalne prawo człowieka, więc jest kompletne odwrócenie znaczeń. I widać, że wiele osób z tego powodu nie żałuje, nie spowiada się, mało tego, jest z tego dumnych. I to powoduje zasklepienie się człowieka na łaskę Bożą. I gdyby to dotyczyło tylko jednostek, to już i tak by było wielkim problemem. Ale tutaj widzimy, że dotyczy to olbrzymich zbiorowości. Dlatego, że według nawet danych oficjalnych Światowej Organizacji Zdrowia co roku na świecie wykonuje się około 50 milionów aborcji chirurgicznych i nie wiadomo ile, ale bardzo dużo też aborcji farmakologicznych. A to oznacza dziesiątki milionów kobiet, ich mężów, partnerów, lekarzy, rodzin, personelu medycznego zaangażowanych w tą spiralę śmierci, która stanowi, powtarzam, olbrzymie zagrożenie dla życia wiecznego. I myślę, że to powinniśmy nieustannie powtarzać, dlatego że jakby misją Kościoła, misją właściwie wszystkich katolików jest to, aby prowadzić ludzi do zbawienia, aby prowadzić ludzi ku Chrystusowi. Natomiast jeżeli widzimy, że ludzie są prowadzeni w drugą stronę, to naszym obowiązkiem jest przed tym przestrzegać, mówić o tym, mówić o konsekwencjach. A jeżeli
nie chcą słuchać, no to się za nich modli. Tak jak prosiła o to Matka Boża w Fatimie, tą trójkę pastuszków, i one tak się tym przejęły, że rzeczywiście się modliły za tych grzeszników, ofiarowywały swoje cierpienia w intencji wstawienniczej. Podobnie zresztą jak siostra Faustyna też to opisywała w swoim dzienniczku, że największe cierpienia wstawiennicze przeżywała, kiedy ofiarowywała swoje cierpienia w intencji kobiet, które dokonały aborcji. Więc my nie możemy milczeć, jak gdyby nic się nie działo, chować głowę w piasek, bo myślę, że będziemy z tego rozliczani. Bardzo gorąco dziękujemy za ten apel o modlitwę nade wszystko. No i też nie zapominajmy, że w procesie wychowania, kształtowania postaw modlitwa jest tym elementem, który może okazać się jednym z największych darów przekazanych młodemu pokoleniu. No ale modlitwa idzie nade wszystko przez świadectwo, a zatem to świadectwo modlitwy, trwania na modlitwie może być tym ogromnym darem prowadzącym do zwycięstwa też cywilizacji życia nad cywilizacją śmierci. Grzegorz Górny, redaktor naszym Państwa gościem, Quo Vadis Polska Młodzieży, temat, który podejmujemy. Prosimy, Telewizja Trwam, halo. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziwica. Teraz i zawsze. Małgorzata z Kędzierzyna. Prosimy, Pani Małgorzata. Ja chciałam się tak wypowiedzieć na ten temat tego szaleństwa na ulicy. Więc słuchając i obserwując to, co się dzieje na ulicach, to widzę, że ci ludzie, którzy tak wrzeszczą, nie rozumieją tego, co właściwie, w jakim celu oni to robią. No, oprócz tego, że trzeba zaszaleć i wyładować energię, ale oni też nie potrafią sformułować jakiegoś rozwiniętego zdania logicznego, które by potrafiło wytłumaczyć ich zachowanie. I bo tak chcę krótko powiedzieć. Przed wojną osoba, która miała tak zwaną małą maturę, to byli ludzie naprawdę wykształceni, którzy znali łacinę także. No, mam w rodzinie takie osoby, no już świętej pamięci. I to był poziom właściwie takich dobrych studiów, można powiedzieć, socjalistycznych jakby. Kiedy pod koniec lat 60., no kiedy ja zdawałam na studia, to trzeba było pokonać 6 konkurentów na jedno miejsce. W tej chwili jest taka sytuacja, że na jednego ucznia czeka 6 uczelni, bo mówię to również na podstawie obserwacji praktycznych w mojej rodzinie. I jak się zapisał ten uczeń na jedną uczelnię, bo sobie tam wybrał, sam nawet nie bardzo wiedział gdzie, to z tych innych uczelni dzwonią do niego, żeby go nakłonić, żeby tam przyszedł. I na podstawie pism takich zwykłych urzędowych, tych młodych osób, które są w tych urzędach zatrudnionych, w prostych sprawach, jak się czyta kilkuzdaniowe pismo, to są i błędy ortograficzne, nie mówiąc o tym, że to jest nielogiczne. Słyszę, jak rozmawia młodzież taka gdzieś w wieku licealnym. I takie były sondaże, o właśnie, to chciałam powiedzieć, takie sondaże pod jakimś uniwersytetem, gdzieś tu na wschodzie, w Polsce. Więc z tabliczką mnożenia 5 nie mogło sobie poradzić, tylko jakiś taki ze wschodnim zaśpiewem chłopak odpowiedział na tabliczkę mnożenia. I województwo, gdzie jakie niezapisane było, tylko takie rysunki, nikt sobie nie mógł poradzić. No i z innymi sprawami. Ja chciałam polecić taką książkę, ja 2 tygodnie temu ją skończyłam, Szaleństwo tłumów, Douglasa Murraya. To jest właśnie książka opisująca wiele, wiele przykładów tego takiego współczesnego szaleństwa tłumów. Ona, to właściwie w krajach anglosaskich, w Stanach Zjednoczonych też, nie wszystko dotyczy Polski, ale to jeszcze wszystko, co w tej książce jest, to przed nami, oprócz spraw rasowych. Ale mentalność i właśnie sposób reagowania ludzi, no jest tak opisany w tej książce, jest no
tak zdumiewający, że aż no, nie wydaje się możliwe, żeby rozum ludzki coś takiego, a jednak coś takiego jest. Także Douglas Murray, to nie wiem, czy to się tam Murray, czy Murray, Szaleństwo tłumów. No tak chciałam powiedzieć, dziękujemy, że pani Małgorzato. W zaniku edukacji dobrej właśnie to, co obserwujemy wokół. Chociaż Bogiem. Czasy przedwojenne były też czasami szeroko zakrojonej analfabetyzacji, czyli jednak braku dostępu do edukacji. Prosimy, pan redaktor Grzegorz Górny. Tutaj rzeczywiście pani poruszyła bardzo ważny problem tego szaleństwa tłumów, bo to rzeczywiście jest bardzo dobra książka Douglasa Murraya. I pani też zwróciła uwagę na to, że rzeczywiście to, co działo się na Zachodzie, dochodzi do nas i że te same procesy będą u nas następować, ale można powiedzieć, że to już rzeczywiście widzimy właśnie na przykładzie tej młodzieży, bo dzisiaj 12-latka w Polsce czasami więcej łączy z 12-latkiem w Nowym Jorku czy w Madrycie niż z jego 70-letnią babcią. Że oni oglądają te same filmy, śmieszą ich te same rzeczy, mają ten sam kod kulturowy. I to jest, myślę, najważniejsze, że ten kod kulturowy tych nastolatków w Polsce, na zachodzie Europy czy w Ameryce Północnej jest taki sam i że bliżej im jest do siebie niż do tego kodu kulturowego pokolenia ich dziadków, a czasami nawet rodziców. Że się mówi o pewnych rzeczach, które dla nas są oczywiste, a okazuje się, że dla tego pokolenia nastolatków już w ogóle są nieoczywiste, są kompletnie nieznane. Ja nie mówię tutaj o czasach II wojny światowej, ale nawet o czasach, latach 80., czasach Solidarności, albo też o pewnych bohaterach literackich. Kiedyś pamiętam, że furorę robiła taka reklama jakiegoś proszku do prania, gdzie bohaterowie mówi ojciec prać. I wszyscy wiedzieli, o co chodzi, bo to było odwołanie się oczywiście do Sienkiewicza. Dzisiaj zauważmy, że w ogóle znikły z reklam jakiekolwiek odwołania do literatury, do tego kanonu polskiej literatury, dlatego że one już są kompletnie nieczytelne. Nawet próbowano to ojciec prać zaadoptować do czasów współczesnych i się okazało, że młodzież w ogóle tego nie rozumie, że nie zna tych cytatów, że nie jest wtajemniczona w pewien kod kulturowy, który dla nas był czymś naturalnym, czymś oczywistym, natomiast jest zanurzona w zupełnie innym świecie, który właśnie jest ten sam dla nastolatków w różnych zakątkach globu. I to jest też pytanie, myślę, o nasz los jako pewnej wspólnoty narodowej, wspólnoty tożsamości, wspólnoty pamięci. Bo zauważmy, że w ostatnich 30 czy 40 latach bardzo próbuje się w tych mediach mainstreamowych, w kulturze masowej zdeprecjonować pojęcie narodu, pojęcie państwa narodowego. Generalnie mówi się o tym, że naród nie jest taką wartością jak ta wspólnota ponadnarodowa, na przykład Europa, ludzkość i tak dalej. I że tak naprawdę dobrze by było się tej tożsamości narodowej wyzbyć jako pewnego źródła konfliktów, nienawiści i tak dalej. Tylko że jak zobaczymy, co się dzieje, gdy się rozpada ta tkanka narodowa, gdy się ona rwie, rozsypuje, to wcale się nie tworzy ta wspólnota ponadnarodowa, tylko ten naród rozpada się na plemiona. Te plemiona siedzą w tych swoich bańkach medialnych i się nienawidzą. I widzimy, że wiele krajów jest dzisiaj podzielonych, jakby pękniętych na dwie części.
tak jak na przykład Stany Zjednoczone teraz, i że one przypominają dwa walczące ze sobą plemiona, natomiast coraz mniej je łączy jako jeden naród. To jest właśnie między innymi wynik tej walki z pojęciem narodu, pojęciem państwa narodowego, i ten proces został wzmocniony przez pojawienie się tych mediów społecznościowych, które zamknęły ludzi w takich właśnie kokonach, i przez to jeszcze bardziej ten proces tworzenia się tych plemion nabrał nowej dynamiki. Więc myślę, że to też jest dzisiaj potężne wyzwanie, jak zachować tą spójność, spoistość społeczną, narodową w tej epoce globalizacji i cyfryzacji. Jak przetrwać jako naród, jako ta wspólnota pamięci, tożsamości, losu, ducha, coś, to, co nas łączy, bo pojawia się pytanie właściwie, co nas łączy. I stąd to pytanie, jak być dawcami pamięci, być dawcami tej tożsamości, tego dziedzictwa. Kilka lat temu w ramach spotkania z młodzieżą, używając sformułowania ideał sięgnął bruku, bardzo szybko zorientowałem się, że to już nie ten czas i nie ten kod kulturowy i nie ta baza wspólnych odniesień. A jednak pozostaje, panie redaktorze, pytanie, jak dziadkowie, jak rodzice, pradziadkowie, nauczyciele, wychowawcy mają być tymi, którzy poszukują wspólnego języka, by przekazać dziedzictwo, przekazać tradycje. Pan redaktor też odniósł się do Stanów Zjednoczonych, ale wybory prezydenckie w Polsce też pokazały, że jesteśmy społeczeństwem mocno spolaryzowanym po dwóch stronach wartości, dwóch stronach patrzenia na życie, na przyszłość naszego narodu. Pamiętam, że kiedy jakieś 25 lat temu byłem na Kaukazie i rozmawiałem z tamtejszymi mieszkańcami, nie pamiętam, o jakimś problemie, to w pewnym momencie oni mnie zapytali, a co mówią o tym wasi starcy u was? I mnie to pytanie zaskoczyło, bo się zastanowiłem, kim są nasi starcy w Polsce. I czy w ogóle młodzi ludzie sobie w Polsce zadają pytanie, a co nasi starcy na to? Jakie jest zdanie naszych starców? I zauważyłem, że już te 25 lat temu to pytanie w ogóle by było w Polsce nieaktualne, że nikt z młodych takiego sobie pytania nawet nie zadawał. Czyli to pokazuje, że ten autorytet wieku przestał działać na młodzież. I bardzo często dzisiaj ten autorytet jest zbudowany na przykład na znajomości i biegłości, jeżeli chodzi o obsługę różnych technologicznych nowinek. No ale tutaj się okazuje, że im ktoś młodszy, tym sprawniejszy, więc autorytet nagle się wiekowo przesuwa w drugą stronę, a jeżeli dziadek nie potrafi obsługiwać internetu, nie wie, co to jest Facebook, no to jakby zupełnie traci autorytet. To rzeczywiście jest dzisiaj pewien problem, pewnej hierarchii autorytetów w społeczeństwie, co jest dzisiaj punktem odniesienia. Dlatego myślę, że ten proces wychowawczy powinien zaczynać się właściwie od najmłodszych lat. Właściwie od urodzenia trzeba już dbać o wychowywanie. I tutaj dziadkowie, jeżeli chcą mieć wpływ na wnuków, powinni się włączać od najwcześniejszego wieku. Ale to jest także okazja, co ciekawe, też w ogóle dla osób starszych, w ogóle w odniesieniu do dzieci. Podam taki przykład. Właśnie wczoraj przeczytałem taką informację. Bardzo głośna jest na świecie sprawa kanonizacji tego włoskiego chłopca, którego ciało się nie rozłożyło kilkanaście lat po śmierci, po przebywaniu w grobie tego
Paulo Acutisa. I co ciekawe, jak się prześledzi jego życiorys, to on się urodził w niewierzącej rodzinie. Jego rodzice mieszkali w Londynie, byli w ogóle daleko od kościoła, ale wynajęli jako opiekunkę do dziecka pewną Polkę, która pojechała do Londynu pracować, no jak wielu naszych rodaków. I ta Polka, wiadomo, że miała na imię Beata, brała to dziecko trzyletnie na mszę do kościoła, modliła się z nim, uczyła go modlitw i okazuje się, że to doświadczenie wpłynęło na całe życie tego chłopca. To, że ta opiekunka do dziecka, ta pani Beata, której nazwiska nie znamy, że go prowadziła do kościoła i uczyła go modlić, to ona tak naprawdę otworzyła mu drogę do świętości. I ten przykład na mnie zrobił duże wrażenie, ale właśnie on pokazuje, że ta formacja powinna się zaczynać od najwcześniejszych lat i powinna zostawić tak głęboką pieczęć, powinna odcisnąć tak głębokie piętno na życiu dzieci, że zanim wejdą one w ten świat mediów, w świat wirtualny, żeby już miały pewną formację, pewien kręgosłup moralny, duchowy, żeby później tak łatwo się nie poddały modom tego świata. Dlatego ten proces powinien się zaczynać już od jak najwcześniejszych lat. Że tutaj nie można dzisiaj czekać, aż dziecko osiągnie 12 lat, bo w wieku 12 lat to już jest porywane przez ten świat. Więc ta formacja musi się zaczynać jak najwcześniej. Zanim nawiążę bliską relację ze smartfonem, to już powinno mieć bliską relację plus ze swoimi rodzicami, ze swoimi dziadkami, tymi wszystkimi, którzy stanowią bliższą i dalszą rodzinę i powinna być to relacja bardzo mocno satysfakcjonująca. Redaktor Grzegorz Górny, naszym Państwa gościem. Przepraszam za długie oczekiwanie na odbiór kolejnego telefonu. Prosimy bardzo. Halo. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Teraz i zawsze. Mówi Barbara z Piły. Ja chciałam właśnie porozmawiać na temat młodych ludzi. Jak młodzi ludzie, mówię, ja już jestem w tej chwili emerytką, ale właśnie bardzo zauważyłam na ulicach, jak przechodzę, młodzi ludzie bardzo przeklinają. Bardzo przeklinają. Ja staram się zwracać uwagę chłopca w autobusie, który jechał do szkoły średniej, bo tam wysiadała ta młodzież. Poprosiłam, mówię, umiesz mówić po polsku? On się zdziwił, mówi tak. A ja mówię, to mów po polsku, a nie po łacinie. I w ogóle młodzieży, którą mówię, bardzo, bardzo zwulgaryzował się język i to nie jest młodzież jakaś, taka naprawdę, to jest młodzież zwykła, taka ucząca się, nie z jakichś marginesów. Oni idą i w rozmowach swoich między sobą wielu z nich używa przekleństw. Szczególnie słowa na K. I ja proszę, jak przechodzę, zatrzymuję się czasem przy nich i mówię, jesteście takie ładne dziewczyny, nie klnijcie, po co ta wulgarność? Do chłopców to samo. No ale ja wiem, że ja wiele nie zwojuję, staram się zwracać uwagę właśnie i też ich proszę i mówię, idzie chłopak z dziewczyną, to do dziewczyny mówię. Nie pozwól temu chłopakowi kląć przy sobie, jesteś dziewczyną i po prostu mówię, pilnuj go, żeby nie klął. I właśnie to, co mówi pan redaktor, trzeba zaczynać wręcz od przedszkola, bo mieszkam w pobliżu dwóch przedszkoli i ja widzę, że dzieci też potrafią być agresywne w stosunku do siebie
I po prostu ja widzę, tak jak właśnie później smartfony, tam te różne urządzenia, ale myślę, że no nie zawsze rodzice zwracają uwagę na właśnie na to zachowanie, bo wiele mam i tatusiów tłumaczy sobie, a to jeszcze są dzieci tam, a że tego szturchnia, że tam coś powie, coś tam chlapnie. Tak, to jest prawda, to są na razie tylko dzieci, ale ja widzę, przynajmniej mówię, jak nie od przedszkola, to szkoła podstawowa czy szkoła średnia, widzę, po prostu mówię tak, nie do każdego dotrze katecheta, bo są i dzieci z rodzin niewierzących, które teraz właśnie wychodzą, najczęściej właśnie te dzieci wychodzą na ulicę i przeklinają, wyzywają. Ta młodzież, ci młodzi ludzie z domów, które są no antykościołowi, bo może też i ale okazuje się, pani Barbaro, że nie tylko. Dziękujemy. Prosimy, pan redaktor Grzegorz Górny. Rzeczywiście wulgaryzacja języka jest wielkim problemem, ale skąd się ona bierze, skoro dzieci w domu tego raczej nie słyszą? I ja myślę, że bierze się to właśnie z kultury masowej, bo kiedy posłuchamy języka filmów fabularnych, które ogląda dzisiaj młodzież, ale też dorośli, to możemy zauważyć, że w bardzo wielu tych produkcjach po prostu jest przekleństwo na przekleństwie, bluzg na bluzgu, i to jest traktowane jako pewna norma kulturowa. Po prostu tak się mówi w filmach, to jest pewien normalny język, no i to jest tak przyjmowane. Dlatego też to, co pani mówiła, że te dzieci, kiedy pani im zwracała uwagę, się dziwią, że ktoś im zwraca uwagę, że o co chodzi. No bo one mają takie doświadczenie obcowania z kulturą masową, właśnie oglądania tych filmów, że tam się w ten sposób mówi. No i oni w ten sposób, ponieważ media, kultura pełni pewną funkcję wzorotwórczą, no to czerpią stamtąd przykłady do naśladownictwa. I myślę, że te protesty, które teraz widzieliśmy na ulicach polskich miast, one mogą spotęgować ten proces, dlatego że główne hasła, jakie tam były wznoszone, to były właściwie przekleństwa. I tam były na wszystkie litery alfabetu przekleństwa, na J, H, K i tak dalej. To było wykrzykiwane. I co ciekawe, wielu publicystów, wielu komentatorów broniło tego języka. Mówiło, no tak, to jest język, który jest wyrazem słusznego gniewu. Właśnie tak trzeba się wypowiadać. To jest w porządku, to jest jak najbardziej uzasadnione. I co ciekawe, są to te same środowiska, które jeszcze niedawno tak walczyły z językiem nienawiści. Że kiedy padało takie stwierdzenie w ustach ludzi Kościoła, że akty homoseksualne są grzeszne, to od razu podnosiło się larum, że to jest język nienawiści. Jak można tak mówić? A dzisiaj, kiedy padają najgorsze bluzgi na ulicach, wykrzykiwane przez megafon, skandowane przez tysiące gardeł, nagle się okazuje, że to wcale nie jest mowa nienawiści, tylko to jest wyraz słusznego oburzenia, taki akceptowalny środek wyrazu. Więc ja się boję, że te protesty mogą tylko zdynamizować ten proces, żeby traktować przekleństwa jako pewną normę kulturową. I myślę, że jeżeli mielibyśmy coś z tym zrobić, to należałoby wprowadzić no pewne przepisy dotyczące tłumaczeń, dubbingów z języków obcych na polski, że pewnych słów się nie używa i zastępuje się je eufemizmami, które nie są przekleństwami. I takie rozwiązania są zresztą w wielu krajach praktykowane. Jakby akcja filmu nic na tym nie traci, a w ten sposób zyskujemy to, że nie wulgaryzujemy naszego codziennego języka, więc nie ulegamy pewnej degradacji kulturowej. Pan redaktor Grzegorz Górny, naszym państwa gościem, Quo Vadis, Polska Młodzieży. Prosimy, Telewizja Trwam, halo. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Barbara z Gdańska. Ja może, że tak powiem, merytorycznie nic nie wniosę do tego programu. W trakcie programu się podłączyłam i
I bardzo się cieszę, że mogę słuchać redaktora Górnego, którego no i poglądy są tożsame z moimi i że potrafi mówić o tym w sposób bardzo wyważony. Też się martwię tą sytuacją, że tyle młodzieży bierze udział w tych protestach. I ja po sobie, znaczy ja już jestem emerytką w wieku emeryckim, ale miałam do niedawna kontakt z człowiekiem, który 30 lat ode mnie był młodszy. I on w pewnym momencie zaczął się odważać, po prostu używać takiego wulgarnego języka. I mam to sobie do zarzucenia, że od razu nie postawiłam weta. I widzę po prostu, że jest to zaraźliwe, że rzeczywiście wtedy, kiedy czuję się trochę bezsilna, to mam ochotę, że tak powiem, rzucić czymś ostrym, jakimś ostrym słowem. I ja bym chciała po prostu w tej sytuacji, jaka jest w naszym kraju, właśnie zacząć od siebie, czyli wyeliminować ten język, wulgarność, nawet wulgarne słowa. Dziękujemy, tak. Pani Barbaro. Prosimy, pan redaktor Grzegorz Górny. Cóż dodać? Właściwie każdy powinien zaczynać naprawdę od samego siebie. To jest to, co mówiła matka Teresa z Kalkuty, kiedy ją pytano, co jest źródłem zła, grzechów w świecie. To odpowiedziała temu, kto go pytał, ja i ty. Więc jest tak, że wiele ideologii próbuje naprawiać ludzkość od tego, żeby innych naprawiać, a chrześcijaństwo wzywa do tego, żeby naprawę świata zacząć od samego siebie. Panie redaktorze, Quo Vadis Polska Młodzieży, wieńczymy nasz program, ostatnie 3 minuty. Pozwolę sobie zadać takie dwuczęściowe pytanie, ponieważ analizujemy polską młodzież współczesną, gdzieś nawiązujemy do czasów no, naszych, powiedzmy to tak, czasów dorosłych. Pan redaktor użył takiego bardzo obrazowego sformułowania, że dawniej telewizor można było wyłączyć, postawić na szafie, nie było do niego dostępu. Teraz okazuje się, że nie można odłączyć człowieka młodego od mediów z wielu racji, o których pan wspominał. Natomiast starsze pokolenie, żyliśmy w takich światach jak świat domu, świat szkoły, świat podwórka, ulicy, no i też świat naszych zainteresowań, grup. Okazuje się, że człowiek młody żyje teraz już no, w wielu światach, nie tylko w tym świecie realnych relacji, ale również wirtualnych. Gdyby pan redaktor mógł odnieść się do tego, jak pan postrzega to życie człowieka młodego w tych możliwościach światu, w których żyje. Ale nawiązuję tutaj do tego, co mówiła pani, że dziwi się, że młodzież teraz tak bardzo wulgarnie zachowuje się, czy też używa tak wielu wulgaryzmów. Pan redaktor mówi, że no przecież nie z domu, więc z tego świata, w którym żyją, świata wirtualnego. No i drugie pytanie, prośba o odniesienie się. Wyszliśmy od listu Jana Pawła II do młodych. Młodzi są nadzieją Kościoła. A teraz można odnieść wrażenie, że tracimy wiarę w ludzi młodych. Czy tracimy tę wiarę, panie redaktorze? Ja myślę, że młodzi nadal są nadzieją Kościoła, dlatego że tak zawsze było. I były już w historii takie momenty, że wydawało się, że młodzież jest stracona, że elity są stracone, a później okazywało się, że te utyskiwania były przedwczesne. I jest taki cytat w Księdze Mądrości, który mówi, że głupie jest twierdzenie, niemądre jest twierdzenie, że kiedyś były lepsze czasy niż dzisiaj. Że mędrzec tak nigdy nie powie, dlatego że każde czasy mają swoje wyzwania i myślę, że Pan Bóg daje nam teraz pewne konkretne zadanie do wypełnienia, także w odniesieniu do naszej młodzieży, dlatego że zadaniem każdego pokolenia
jest uformowanie, ukształtowanie, wychowanie następnego pokolenia. I tak się właściwie dzieje od początku świata. I teraz jest pytanie, czy my dobrze wypełniamy to nasze zadanie, czy też nie. Jeżeli się okazuje, że są pewne błędy, są pewne niedociągnięcia, no to jest zawsze możliwość dokonania pewnej korekty, wyciągnięcia wniosku ze swoich błędów. Więc ja myślę, że tutaj nie można mówić, że pewne pokolenie jest stracone i poddawać się, załamywać ręce, tylko powinno nas to dopingować do jeszcze bardziej dynamicznej pracy. Bardzo gorąco dziękuję za udział w dzisiejszych rozmowach niedokończonych. Redaktor Grzegorz Górny. Dziękuję również Państwu. Dziękuję. Z Bogiem. Z Panem Bogiem. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.